Po co jest Polska? Niczym jest. To pytanie od dłuższego czasu chodziło mi po głowie. Pomyślcie chwilę. Pomyślcie, wyłączcie umysły na inne sprawy i zadajcie sobie w duchu to jedno pytanie. Po co jest Polska? Ale zróbcie to tak, żeby zabrzmiało to w waszych głowach i sercach. Po co jest Polska? Komu i do czego jest potrzebna? Co by zmieniło się w waszym życiu, gdyby nagle od tak przestała istnieć? I nie mówię tutaj wcale o państwie. Ono przecież de facto niewiele ma już wspólnego, przynajmniej dzisiaj, z jakimkolwiek istnieniem. Mówię o czymś znacznie głębszym i szerszym. Dlaczego komukolwiek miałoby zależeć na tym, aby Polska istniała? Po co jest ona potrzebna ludziom żyjącym w ojczyźnie? Po co tym z nas, którzy z różnych względów przebywają dzisiaj na emigracji? Po co Polakom na Kresach i w końcu do czego jest potrzebna innym? Po co jest Polska Niemcom? Po co Francuzom, Włochom, Hiszpanom czy Brytyjczykom? Dlaczego obcy w ogóle mieliby być zainteresowani istnieniem Polski? Tu Marek Miśko i kanał Marek Miśko Czuwaj. Czuwaj w sobotę o polityce i społeczeństwie. Siadajcie i czujcie się jak u siebie. Żeby nie było. Żeby nie było. Tak sobie ostatnio pomyślałem, że gada do was ten Czuwaj jedynie z internetu i na gadaniu się kończy. Otóż nie. Od blisko 5 miesięcy trwania naszego projektu, naszych spotkań, zachęcam was do działalności w waszych małych ojczyznach. Co jakiś czas pojawiają się pytania, co robić? Odpowiedź jest prosta. Nie tracić czasu na rzeczy, które od nas nie zależą i wziąć się za przestrzeń, na którą będziemy mieli realny wpływ. Czyli to, co w najbliższym otoczeniu. Rodziny? Dzielnica, ulica, miasto. Ale bez partyjniactwa i bez politycznych kalek nakładanych na każdą sferę życia. Wtedy osiągniemy sukces. Abyśmy przestali polityków popierać, a zaczęli od nich wymagać, szczególnie od tych, których wybieraliśmy. Pan Andrzej zapytał, co panie Marku więc trzeba teraz zrobić? Wziąć na siebie tyle, ile jesteśmy w stanie unieść, panie Andrzeju kochany. Plus 10 kilo więcej. Kilka dni temu wróciłem z Wysp Brytyjskich, gdzie odbyłem 3 spotkania z tamtejszą Polonią. Zrobię na ten temat osobny program, ale teraz ograniczę się jedynie do podziękowań dla wspaniałych organizatorów Magdy, Agaty, Maćka i Pawła i rzecz jasna księdza proboszcza Jana. Jesteście wspaniali, a polskość mimo trudnych warunków przetrwa na emigracji dzięki takim jak wy. Widziałem więc na Wyspach, proszę państwa, wspaniałych ludzi. Rodaków, którzy z tych czy innych powodów wybrali takie, a nie inne życie, ale trwają na swojej placówce twardo stąpając po ziemi. Wysyłają dzieci do sobotniej szkoły, zresztą przepięknej polskiej szkoły, gdy brytyjskie dzieci śpią w tym czasie, wylegując się do południa. Nic dziwnego, bo ciągle tam pada, a ubrania nie schną, nawet gdy wieje, bo wtedy też pada. Przesyłają też państwo kolejne zgłoszenia z prośbą o organizację spotkań w kraju i za granicą. Na liście mamy już Londyn, Glasgow i Kopenhagę, dodatkowo Dolny Śląsk, Lubelskie i Lubuskie. Dajcie mi chwilę, abym uporał się z remontem studia, no i będziemy planować wszystko od maja. Tymczasem w Radomiu nie zasypiamy gruszek w popiele. Idziemy szeroko, a to dopiero początek. Dlatego kto z Radomia lub okolicy, niech zapisze tę datę w kalendarzu. 5 lutego. Łączymy siły i działamy na rzecz lokalnej społeczności totalnie bezpartyjnie. No i tak ruszamy pełną mocą, otoczeni ekspertami i zawodowcami w każdej dziedzinie, która jest ważna dla mieszkańców. Ktoś musi jednak przetrzeć pierwszy szlak i tak padło na Dariusza Lorantego, stałego widza naszego kanału, kanału Marek Miśko Czuwaj. Robert Prygiel i zespół Stowarzyszenia Inicjatyw Roberta Prygla zapraszają na pierwsze spotkanie z cyklu Radom, bezpieczne miasto? Gość specjalny, Dariusz Loranty. Najsłynniejszy polski negocjator policyjny. Jak wyjść cało z niebezpiecznej sytuacji, czyli rzecz o tym, co w życiu jest najcenniejsze. Radom. 5 lutego, godzina 16. Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej Elektrownia. Zapraszają Loranty i Prygiel. Spotkanie poprowadzi Marek Miśko. Czuwaj. Uznaliśmy, że prawdziwy glina z krwi i kości będzie do tego zadania najlepszy. Dariusz Loranty przez lata pracował jako dowódca zespołu negocjatorów policyjnych w Komendzie Stołecznej Policji. Zrealizował blisko 50 brawurowych akcji przy porwaniach dla okupu, odpowiadał również za negocjacje ze sprawcami wymuszeń oraz z niedoszłymi samobójcami. Rys psychologiczny przestępców Dariusz ma więc w jednym i to tym malutkim palcu. Zresztą Dariusz był pierwowzorem postaci Goebbelsa w filmie Pitbull Patryka Wegi.
Trzeba więc przyznać, że jego życie musiało być naprawdę atrakcyjne i wiedzę ma w związku z tym wielką, skoro został człowiekiem, na podstawie którego historii życia stworzona została fikcyjna, filmowa postać. Na tapetę na sam początek bierzemy więc w Radomiu bezpieczeństwo i będziemy rozwijać te wszystkie inicjatywy. Każdego tygodnia, każdego miesiąca będzie czegoś coraz więcej. To poza internetem. Tymczasem rozpoczynamy kolejne spotkanie z cyklu Czuwaj w sobotę o sprawach ważnych i pilnych. A za taką sprawę uważam dzisiejsze pytanie. A brzmi ono: po co jest Polska? I myślę, że mam na nie odpowiedź. Dziękuję serdecznie każdemu z Was, kto uważa, że projekt Marek Miśko Czuwaj warto wspierać. Jesteście najwspanialszymi mecenasami. To dzięki Wam mogę to wszystko tutaj wykonywać razem z całym zespołem, również poza internetem. Obiecuję, że razem zrobimy coś wielkiego. Natomiast jeżeli ktoś z Państwa byłby zainteresowany dołączeniem do zaszczytnego grona mecenasów, zapraszam do opisu filmu i pierwszego komentarza. Możecie postawić nam kawę poprzez serwis Buy Coffee lub przyłączyć się do zrzutki. Są tam również inne metody wsparcia. Za każde bardzo dziękuję i kłaniam się Państwu w pas. No to co? Zaczynamy. Kiedyś, jako młody chłopak, a było to blisko 24 lata temu, wziąłem udział w pewnym spotkaniu. Zostało ono zorganizowane w podziemiach Kościoła Wszystkich Świętych przy Placu Grzybowskim w Warszawie, dawnej i współczesnej zresztą dzielnicy żydowskiej miasta. Schodziliśmy na te spotkania po kamiennych schodach. Było chłodno i zewsząd do naszych nozdrzy docierał nieprzyjemny zapach wilgotnych ceglanych murów. Jak się mówiło w tych pomieszczeniach, to każdemu wypowiedzianemu słowu towarzyszył taki właśnie odgłos. Każde zdanie rozbijające się o ceglane ściany w dosyć przygnębiającej akustyce. Tak właśnie brzmiało. Oni wtedy mieli władzę, a my spotykaliśmy się jak jacyś konspiratorzy po przykościelnych piwnicach. Kościoły w latach 90. i 2000., które zresztą pamiętam te czasy osobiście, były bardzo zaangażowane we wspieranie każdej patriotycznej inicjatywy i Kościół katolicki zawsze udzielał wsparcia, choćby możliwością spotykania się po plebaniach czy salkach parafialnych. Dla nas to już było dużo. Dlatego każdy, kto walczy dziś z Kościołem, w słusznej, jak mu się wydaje, nawet sprawie, a uważa siebie za patriotę, musi wiedzieć, że jednocześnie rujnuje miejsce, do którego zawsze będziemy mogli się wycofać, gdy przyjdzie czas, że cofnąć będzie się trzeba. Ale nie o tym. Jak rzekłem, spotkanie było w podziemiach kościoła przy Placu Grzybowskim w Warszawie. Nie pamiętam, z kim ono było, kto był mówcą, ale pamiętam jego tytuł. Jak powinien wyglądać patriotyzm XXI wieku? Wówczas to pytanie uznałem za, powiedziałbym, zjawiskowe. Po raz pierwszy w mojej obecności ktoś zadał je z takim przejęciem. Nie pamiętam, jaka padła na nie odpowiedź. Prawdopodobnie nie ujęła mnie aż tak, jak samo zastanowienie się nad tematem, ale nie w tym leży sedno sprawy. Od tamtego czasu minęło kilka lat i wiele innych spotkań, jakichś działań społecznych, akcji, w których brałem udział, mniej lub bardziej dojrzałych, to taka domena młodości. Po kilku latach znowu ktoś zadał to samo pytanie podczas innego już wydarzenia. Jak powinien wyglądać patriotyzm XXI wieku? Znowu dyskutowano i wymieniano poglądy. Spotkałem się z tym pytaniem jeszcze kilka razy w ciągu kolejnych lat, ale kolejne rozmowy nie prowadziły do żadnych konstruktywnych wniosków. Ale to dopiero połowa opowieści. W minionym roku zostałem zaproszony i poproszony, aby zabrać głos i wziąć udział w pewnym panelu dyskusyjnym. Usiedliśmy w fotelach ustawionych na scenie, publiczność wyciszyła rozmowy, prowadzący przywitał się ze wszystkimi i podał temat dyskusji. Nie zgadniecie, jaki to był temat. Jak powinien wyglądać patriotyzm XXI wieku? Zaśmiałem się wtedy w duchu, ale po chwili coś we mnie pękło. Przypomniałem sobie wówczas wszystkie te spotkania, które od ponad 20 lat stawiały sobie za punkt honoru rozwikłanie tego najważniejszego, jak rozumiem w mniemaniu organizatorów, zagadnienia. Uznałem też, że środowiskowo jesteśmy w jakimś poważnym defekcie, który dodatkowo pielęgnujemy. Po prostu stoimy w miejscu. Pomyślałem wówczas, że zaczynają mnie już nużyć te nieustanne rozmowy na temat tego, jak powinna wyglądać nasza wspólna przestrzeń, nasze dobro, które zwykliśmy nazywać Polską. Jaki kolor ścian w niej wybierzemy, kiedy już będzie wolna i zapanuje w niej normalność? Jakie tapety, podłogi, gdzie będą stałe meble? Tak, jestem zmęczony życiem opartym o nieustanne wyobrażenia i mało zainteresowany wizjami szklanych domów. Znowu budowaniem. Z pewnością, jak większość z Was, nie chcę już dłużej rozmyślać o tym, jaka Polska powinna być, bo jaka powinna, to wszyscy wiemy. Narodowa i katolicka. Więc po co dookoła o tym gadać, skoro wiemy? Ja po prostu chciałbym już w tej Polsce zamieszkać.
przestać wybierać meble i kolor ścian, ale usiąść i napić się w niej kawy, spędzić czas w miłej, rodzinnej atmosferze. Mam już dosyć pytań, nie dających wyraźnych odpowiedzi, a rozmywających jedynie obraz. Spotykanie się dla spotykania. No ale żeby to zrozumieć, w moim przekonaniu musimy ustalić definicję, żebyśmy mieli pewność, że mówimy o tym samym. Proszę więc o skupienie. Co to znaczy, że Polska powinna być narodowa i katolicka, najprościej rzecz ujmując? A to, że im silniejsze będą więzi narodowe i im szybciej uda nam się spośród tej polskojęzycznej masy niepotrafiącej spoglądać dalej niż czubek własnego nosa, wskrzesić chociaż cząstkę zaangażowania we wspólne sprawy, tym lepiej będzie wtedy dla nas wszystkich. No i przede wszystkim nie marnować czasu na przekonywanie tych, co mają wprawdzie polskie paszporty i mówią w tym samym języku, ale Polakami być nie chcą, bo nie rozumieją polskości. Strzepać pył z sandałów, jak mówi Pan Jezus, i iść do innego miasta, szukać tych, którzy chcą zrozumieć. Narodowa nie oznacza, że jest zamknięta na innych, bo to nie my wybieramy, czy jesteśmy Polakami. Jak zawsze powtarzam, mysz rodząca się w stajni, choćby chciała, nie będzie koniem. Można jej oczywiście doprawić siodło, ale daleko nie pojedziemy. Możemy z głowy, bez specjalnego przygotowania, wymienić całą masę nazwisk rodowitych Polaków, którzy nie zasługiwali poprzez swoje życie, ani nie zasługują nadal na podanie ręki, a co dopiero, aby nazywać ich Polakami. Historia zna też wiele przykładów przyjezdnych, którzy Polakami stali się jeszcze w tym samym pokoleniu, najpóźniej w drugim. Oto jeden z przykładów. Ernest Wedel. Tak, ten słynny Wedel. Przyjechał do Warszawy pod koniec XIX wieku i był czystej krwi Niemcem. Założył jedną z najnowocześniejszych fabryk w Europie. Produkował czekoladę. Taki Willy Wonka tamtego okresu. Jego syn Jan Wedel po kilkudziesięciu latach od momentu przyjazdu rodziny do Warszawy już kupował CKM-y dla polskiego wojska, aby dać swój wkład w obronę Warszawy w 1939 roku. No i pomimo niemieckiego pochodzenia, Wedel i cała jego rodzina odmówili współpracy z Niemcami i nie podpisali Volkslisty. W swojej fabryce zaczęli piec chleb dla głodującego miasta. Polska pochłonęła Wedlów bez reszty. Bo to Polska nas wybiera. I poniekąd, powiedziałbym, rozkochuje. Rozkochuje tak, że przywieramy do niej zafascynowani jej odwiecznymi przymiotami. Jeżeli Polska zgubi te swoje cechy, stanie się jak te wszystkie inne zachodnie szkarady, a tam konkurencja jest duża, uwierzcie. A sama wygrana też w konkursie o samozagładę chwały raczej nam nie przyniesie. I tu zbliżamy się do odpowiedzi na pytanie, po co jest Polska, ale jeszcze chwilę, chwila cierpliwości. Co to znaczy z kolei, że Polska ma być katolicka? Jaka ma być? Bogobojna? Otoczona obrazami świętymi? Wpuszczająca księdza po kolędzie, chodząca co niedzielę do kościoła, posyłająca dzieci na religię? Nie, właśnie nie, nie jest w tym rzecz. Można wpuścić księdza po kolędzie, ale po zamknięciu drzwi terroryzować swoją rodzinę, bić męża albo żonę. Nie w tym jest rzecz. Te poszczególne zachowania można przypisać jedynie człowiekowi. Mówiąc, że Polska ma być katolicka, mam na myśli, że powinna pielęgnować swoje łacińskie korzenie. Dobrym przykładem był, świeć Panie nad jego duszą, profesor Bogusław Wolniewicz, który nie był katolikiem, w sensie wierzącym, chodzącym do kościoła. Jego umysł, jak mówił, nie był w stanie go zbliżyć do Boga i zrozumieć, że może istnieć jakiś byt, który to wszystko stworzył. Natomiast uznawał katolicyzm i chrześcijaństwo jako rzecz, która kształtuje całe pokolenia, całe generacje i uważał, że nikt nie wymyślił lepszego ustroju, tak to nazywał, niż chrześcijaństwo. Dlatego walczył o katolicyzm. Więc można być katolikiem, jednocześnie nim nie będąc, rozumiecie, w tym filozoficznym rozumieniu. Musimy dbać o filary, na których stoi i powinna stać Polska. A czym są te filary? Otóż grecka filozofia, rzymskie prawo i chrześcijańska dusza. W skrócie, cywilizacja łacińska. Cywilizacja, która ma jeszcze jedną nazwę. Przynajmniej ja zwykłem tak ją nazywać. I da się ją również określić Polskę, tą nazwą właśnie, jednym wyrazem. Ten wyraz to wolność. Tak w moim przekonaniu brzmi najlepsza definicja naszej cywilizacji i najlepsza definicja Polski. Niczego więcej nie trzeba wymyślać. Definicja Polski. Polska. Wolność. I tę wolność zbudowaliśmy w oparciu o te łacińskie przymioty. Grecką filozofię, która pozwala nam obiektywnie odróżnić piękno od szpytoty. Dzięki temu filarowi wiemy, że coś jest zachwycająco cudowne i że trzeba tego bronić, a coś innego jest szkaradne
i nie powinniśmy tego nawet naśladować. Kolejny punkt, ten filar, to rzymskie prawo. Czyli w mojej ocenie najważniejsza rzecz, poczucie sprawiedliwości. Nie ma nic bardziej cennego i nie istnieje w moim przekonaniu na świecie, w ludzkim pojęciu, nic piękniejszego niż pragnienie sprawiedliwości. Stąd i Bóg określany jest mianem sprawiedliwego. Życie bez sprawiedliwości nie ma sensu. Wyobraźcie sobie, że nie w wyniku błędu, który przecież może się zdarzyć, ale z samej tylko natury nie istnieje sprawiedliwość. Że nie ma na ziemi miejsca, człowieka, nie ma instytucji żadnej, nawet pojedynczej osoby, do której możecie odwołać się, aby być sprawiedliwie potraktowanym. I nie mówię o błędzie, mówię o sytuacji, w której naturalnie sprawiedliwość by nie istniała. Dlatego Bóg jest przede wszystkim sprawiedliwy. I na koniec trzeci filar. Chrześcijański duch. Dusza, która odróżnia nas od zwierząt, bo my, tak jak zwierzęta, mamy potrzebę jedzenia, picia, spania, jakiegoś ruchu. Tak samo oddychamy i podobne serca pompują naszą krew. Jesteśmy jak zwierzęta, ale z tą najważniejszą różnicą, że człowiek posiada duszę, którą może przepięknie pielęgnować i pozostać człowiekiem, albo przyćmić i zagłuszyć. Wtedy nie różni się taki człowiek niczym od zwierzęcia, a zwierzę działa tylko na podstawie instynktów. I teraz. Teraz właśnie jest ten czas, aby raz jeszcze zadać to pytanie i podać odpowiedź. Po co jest Polska? Europa idzie ku ścianie. Droga, którą wybrała, kończy się murem. Jest to mur nie do przebicia. Niestety część tej Polski, zafascynowana ułudnymi wizjami suflowanymi przez unijnych demagogów, również wybrała się w tę dziwną podróż. Co tu dużo mówić, zostało nas niewielu, którzy w tym szaleństwie nie widzą żadnego piękna. Sztuka współczesna. Kto to zrozumie? Oczywiście, że walka z prawami natury jest skazana na niepowodzenie. Tak mówią logika, rozum i sumienie. W pewnym momencie, i jestem o tym głęboko przekonany, Europejczycy zdadzą sobie sprawę, że to wszystko, co zbudowali w ramach tej dekadenckiej nowoczesności, ściągnęło na nich zagładę. Będą chcieli wrócić do czasów, w których kobieta była kobietą, mężczyzna mężczyzną, dziecko dzieckiem, rodzina rodziną. Ale nie będą już pamiętali jak, bo upłynie jakiś czas. I wtedy pojawimy się my. Po to jest Polska. Nie po to, aby być mesjaszem narodów i za innych ginąć, jak próbowali nam wmawiać przez pokolenia i jak próbują to robić dzisiaj. My nie musimy za nikogo ginąć. Za siebie jedynie i nasze rodziny. Polska jest po to, aby Europa, która legnie w gruzach, mogła przypomnieć sobie, jak wyglądał normalny świat. Świat, gdzie piękno jest pięknem, dobro jest dobrem, a sprawiedliwość i wolność podstawą, która cechuje społeczeństwo. Polska jest więc jak szafa pancerna, ogniotrwała i wodoszczelna. Taka szafa
w której musimy skryć i przechowywać najcenniejsze rzeczy, po które kiedyś przyjdą i poproszą o wsparcie. Albo zobaczcie, gdy buduje się jakąś wielką budowlę, na przykład, powiedzmy sobie, katedrę, zawsze wmurowuje się kamień węgielny. Czym jest ten kamień? Zwykłą płytką, która chroni coś jednak znacznie cenniejszego. Szczelną tubę, którą wkłada się w wykopany dół. Architekci w tę tubę wkładają plany, szkice, rysunki lub zdjęcia danej budowli. I gdy ulega ona zniszczeniu, czy to w wyniku wojny, czy kataklizmu, możemy w łatwy sposób odrzucić gruz, dotrzeć do niej, wyjąć z niej plany i odbudować wszystko na nowo. I taką tubą, ogniotrwałą, niewzruszoną, jest i powinna być Polska, w której musimy zachować pierwotne plany konstrukcji, którą nazwać możemy właśnie naszą cywilizacją. Gdy oni dotrą do ściany i zaczną zawracać, będą mijali zgliszcza świata, który sami zbudowali. Nie będzie można odróżnić kobiety od mężczyzny, mężczyzny od kobiety, dziecka od dziecka, człowieka od świni. I to ich przerazi. Przerazi, a gdy będą chcieli odbudować to wszystko, bo zrozumieją, gdy będą chcieli stworzyć na nowo coś, co zniszczyli, na pewno nie będą wiedzieli jak. I wtedy pojawi się Polska. Wyciągnie plany normalności. Te wszystkie zdjęcia i opisy, szkice i wyliczenia. Listę materiałów potrzebnych do odbudowy normalności. A my powiemy, bierzcie. Tak wyglądał świat, zanim go zniszczyliście. Budujmy raz jeszcze, bez obaw. Po to, w moim odczuciu, jest Polska. To wszystko dzieje się dzięki Wam. Dzięki Waszemu wsparciu znajduję czas pomiędzy życiem zawodowym i rodzinnym na rozwój kanału Marek Miśko Czuwaj. Jest on na razie w fazie projektu, ale niedługo ten projekt się zakończy. Dziękuję wszystkim mecenasom, którzy czy to poprzez postawienie nam kawy w serwisie Buy Coffee, czy poprzez zrzutkę przyczyniają się do powstania kolejnych programów. Jestem wzruszony, szczerze wzruszony i zobowiązany. Jeżeli mają Państwo życzenie dołączyć do zaszczytnego grona naszych darczyńców, patronów, współtwórców tego projektu, zachęcam do zaglądania w opis tego filmu lub w pierwszy komentarz. Znajdziecie tam wszelkie potrzebne informacje. Raz jeszcze dziękuję. Czuwaj. A na odchodne. I teraz, czym wypełnić tę szafę pancerną? Tę tubę pod kamieniem węgielnym normalności? Kto ma to zrobić? Otóż ty i ja. Wasze życie i to, jak wychowujecie potomstwo, jak pilnujecie swoich wnuków. Te plany piszą się same, a nawet nie zwracacie na to uwagi. Każde spotkanie, które organizujecie w swoich miastach, każda osoba przekonana do naszej sprawy, każda ta rzecz zapisuje się sama na tych mapach potrzebnych do odbudowy normalnego świata, który nastąpi. Ten świat musimy przechować tutaj, a dzięki temu będziemy go w stanie ukryć w tej tubie lub pancernej szafie. Nieważne, czy będziemy go odbudowywać jeszcze podczas tej generacji, czy będą to robiły nasze dzieci lub wnuki. To jest tak jak z lasem. Kiedy ogrodnik sadzi kwiaty, efekty ma po kilku tygodniach lub miesiącach. Kiedy leśnik zasadzi las, nie doczeka tego, aż on się pięknie rozwinie. Będą obserwowali ten wzrost kolejni leśnicy za lat 70, 100. Plany więc piszemy my i nigdy nie przestawajmy. Dziękuję za Wasz poświęcony czas. Jest on dla mnie najcenniejszy. Marek Miśko, czuwaj. Do jutra, również po godzinie 19:00.